Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i witam ponownie w reakcji. Znowu mamy trailer, tym razem mamy trailer do The Acolyte, który w ogóle właśnie zobaczyłem, że nazywa się Gwiezdę Wojny Acolyta Zwiastun 2. Dobra, Disney Polska już jakby... Grunt, że oni wrzucili ten zwiastun z polskim dubbingiem dość szybko, a nie tak jak zrobili to z pierwszym i tam chyba miesiąc czy dwa opóźnienia. Nieważne. Dobra, grunt, że jest i jest z polskim dubbingiem, dzięki temu mogę go spokojnie sobie obejrzeć. Nie zrobiłem tego w Dzień Gwiezdnej Wojny, czyli 4 maja, bo byłem wtedy na majówce. Ale wróciłem dosłownie chwilę temu, więc od razu pierwsza rzecz to siadam, oglądam, reakcja, pogadam sobie, zobaczymy, czy ten zwiastun jakoś trochę podniesie w ogóle te oczekiwania na The Acolyte, bo bardzo chciał na ten serial naprawdę wyczekiwać. Na razie uczucia mam jakieś takie mech. Dobra, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Nocą zabito jedną z nas. O! Studia, którzy oglądają z Asoka. U Jedi lędzenie o pokoju to przykrywka dla ich rządzy dominacji. Ale każdy ma jakąś słabość. Coś tutaj jest nie tak. Była moją uczennicą i przyjaciółką. Pozwól, żebym to ja po nią poleciał. Boję się, że Mei jest tylko pionkiem w większej rozgrywce. Nadchodzi zmiana. Coś, co zaburzy porządek. Dosyć uciekania przed przeszłością. Przeznaczenia nie wyznacza za ciebie jakaś nieznana wyższa siła. Co? Jeśli chcesz szarpnąć za jego nić, zmienić wszystko, to zrób to. Jest, dobra. Jak się nazywasz? Dobra. Pewnie po odcinku 5 czerwca. Okej. Okay. Przede wszystkim sensowa rzecz jest taka, że ja teraz dzięki temu, że jest dubbing w końcu, nie z jakimś wielkim opóźnieniem, spokojnie mogłem sobie go obejrzeć i faktycznie skumać, co się dzieje. Dobra, czyli tak. Wątek morderstwa faktycznie jest podtrzymany. Będzie wątek morderstwa, tak jak było odpowiedziane. W ogóle tutaj. Czekajcie. Tak, zabito jedno z nas. Dobra, nie o to mi chodziło. Znaczy to też, ale tu mamy. Studio, które stworzyło serię The Mandalorian, Andor, Ahsoka. Czemu mam wrażenie, że to jest takie, nie wiem, trochę mi to jakoś nie pasuje. Dobra, to jest zakład szczegół. Dobra, co mnie tu jeszcze tak bardzo urzekło? Lędzenie o pokoju to przykrywka dla ich. Dobra, kto to jest? Co to za ludzie z jakąś taką czerwoną barierą? Nie wiem, kto to jest, szczerze mówiąc, więc nie wiem. Dobra, co tu jeszcze takiego? Okej, ten pojedynek jak najbardziej spoko. Okej, tutaj, dobra. To właśnie. Ten miecz. Ten miecz jest bardzo interesujący. Czy to będzie miecz... Dobra, to raczej jest mieczem zamordowanej, no tutaj nie ma co więcej gadać, ale czekajcie, chociaż... Stop. Chociaż może jednak to jest miecz... Moment, stop. Dobra, nie. Czekajcie. Czy widać ten jego miecz tutaj? Jak się nazywasz? Tak średnio. Nie wiem, miałem przez chwilę też myśl, że może to jest miecz tej gościa, ale... W ogóle, sam fakt. Mamy gościa w masce. Nie wiem, czy to jest ciągnięcie z Vadera, Kylo Rena, czy to jest znowu robienie tego samego. Może i tak, ale nie zmienia to faktu, że ten facet... lub kobieta, kimkolwiek to jest. Jak się nazywasz? Nie zmienia to faktu, tylko chcę tak właśnie jakiś zatrzymać w dobrym momencie, ale nie mogę, więc chyba zrobię to po prostu w tym. Nie zmienia to faktu, że prezentuje się całkiem nawet dobrze. Nawet okej, okay, tylko kto to może być? Bo tam były już takie rozkminy. No Palpatine to być nie może. Może to być jego... No mistrz nie może być. Nie może to być też Plagueis. Mistrz Plagueisa może? Nie wiem. W sensie, dobra. Znowu nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat tego tutaj zwiastuna. No The Acolyte, dobra, troszeczkę mnie mimo wszystko zachwyciło. Faktycznie gdzieś tam jakieś zainteresowanie we mnie wzbudziło jakiekolwiek mimo wszystko. A jeszcze jedna rzecz. Zapęta. Czy to jest aktu? Czekajcie. Czy to jest aktu czy nie?
Nadchodzi zmiana. Dobra, zaraz wrócę jeszcze do tego, ale tu chcę zobaczyć, czy to jest Achtu. Jak najbardziej jest to Achtu. No wygodek Achtu. Wydaje mi się, że to jest, więc okej. Okay. Może gdzieś tam drzewo mocy się pojawi. Okej. Okay. A to drzewo... Nie, to drzewo chyba powinno wtedy być. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj, o! Ej, takiego statku jeszcze nie mieliśmy chyba, tylko gdybyś tak rozłączał na dwie części. Były tylko te z pierścieniami do podróży, podróży z prędkością świetną, ale takiego jeszcze nie było, to spoko akurat. O, mamy tutaj chyba, czy to będą akolici? Może i tak. Jeszcze tutaj to. Nadchodzi zmiana, coś co zaburzy porządek. To pamiętam, że mnie zastanawiało też bardzo, kto to jest. I nie wiem też, dalej nie wiem. Dobra, coś jest tutaj, coś tutaj się dzieje już powolutku. No jest już trochę lepszy ten zwiastun, ale nie mówi też za dużo, co akurat jest okej. Okay, bo on nie musi zwiastun mówić dużo. Tylko by jakoś zainteresował, zachęcił. A ja dalej mam takie mieszane uczucia. Nie wiem, z czym, co myślę o Diacolite. Wszystko wygląda tak w porządku naprawdę. Wygląda to okej. Okay. Wygląda lepiej niż w pierwszym zastępie. W pierwszym zastępie ja kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. Jakoś nie, byłem absolutnie nijak nie zainteresowany. A teraz najbardziej mnie ciekawi ten gostek. Nie wiem, czy to jest Sid, czy to jest jakiś inny użytkownik ciemnej strony. Grunt, że... To zrób to. Czekajcie, poczekam. Grunt, że facet mnie zainteresował. Facet, kobieta. Grunt, że ta postać mnie zainteresowała. I to jest chyba jedyna rzecz taka... która po prostu no gdzieś tam bardziej przykuła moją uwagę. Dowiedzieć się, kim on jest i o co chodzi. No i to morderstwo, mimo wszystko nie było jeszcze tego takiego wątku, więc okej. Okay. Nie zmienia faktu, że daje jakoś tak Diacolite, nie wzbudza w nim jakichś większych uczuć i w sumie to tyle, nie mam co więcej powiedzieć naprawdę. Zatem to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie, czy macie jakieś odczucia względem zwiastunu Diacolite. Ja daję takie średnie, właściwie nijakie. I w sumie to tyle. No cóż, zobaczymy 5 czerwca. 5 czerwca zobaczymy. Może coś tam się jednak zadzieje. Liczę na to. Chciałbym wierzyć, że ta produkcja będzie dobra. Naprawdę. Ale na razie nie jestem nią zainteresowany. No i tyle w temacie. Także w takim razie kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.